Zaproponuję Ci dzisiaj przykładowy trening refleksologiczny na regulowanie poziomu cukru we krwi, abyś przez cały dzień czuła się stabilna energetycznie. Ja zajmuję się refleksologią terapeutyczną, metodą prostą i dobrą z natury. W refleksologii z mojej praktyki, aby stabilizować poziom cukru we krwi, pracuję między innymi na tych trzech miejscach. Pierwsze miejsce to trzustka, znajdziesz ją na obydwu stopach po tych wewnętrznych krawędziach. Trzustka stabilizuje poziom wydzielanej insuliny. Kolejne miejsce to nadnercza, bardzo często odpowiedzialne za uszkodzenie komórek trzustki. Uszkodzone albo mniej aktywne komórki nie wydzielają tyle insuliny, ile potrzebujemy, przez to poziom cukru we krwi nie jest stabilny. Trzecie miejsce to pień mózgu, który harmonizuje rozregulowane sprzężenie przysadka mózgowa nadnercza. W gabinetach terapeutycznych łączymy pracę jeden na jeden z autoterapią, aby efekty były widoczne jeszcze szybciej. Obserwuj mnie po więcej, polub ten film i udostępnij go swoim znajomym. Aby uczyć się refleksologii razem ze mną, kliknij w link w bio. Zostawiłam tam dla Ciebie prosty film instruktażowy na rozluźnienie całego ciała. Wystarczy zapisać się na newsletter.